Witam wszystkich z tej strony Tula, a my jesteśmy w Don't Starve razem z Gollumem. I słuchajcie, jak widzicie, mamy mucho smoka. W ogóle ja tutaj ogarniałam sobie pułapki. Ja wam wszystko wytłumaczę, jak go pokonam. Mam nadzieję, że go pokonam. Albo zginę. Zobaczymy. Ogarniam sobie to pole z pułapkami na psy, bo po prostu ciągle tyle ich przychodzi, że to jest jakiś koszmar. A ja tych zębów tam miałam w skrzynkach chyba z 80, jak nie lepiej. Także część wzięłam. I w ogóle ani nagrywania nie miałam włączonego, ani nic. Także on już tu jest, słuchajcie. I... Dobra, włączam. I ja bym chciała... Gdzie ty idziesz? Żeby on poleciał za mną na bagna. Tylko, że ja... Boże, tu jest w ogóle warg, bo ja jeszcze trupiłam koalefanta i wytrupiłam warga, nie? I teraz te psy za mną polecą. Ja bym go chciała zaprowadzić tutaj do tych macek, ale mam chyba strażaki niepowłączane. Ale też nie chciałabym, żeby... Chodź, chodź. Żeby mi uciekł, nie? Idziesz? Kurde, psy. Idziesz? Chodź. Kurde, on nie pójdzie tak chyba. Muszę go chyba... Czekajcie, wiecie co? Tak i tak. Albo nie tak. Czekajcie, tak. Jezu, głupi psie, chodź. Chodź, tu są pułapki, chodź. Tu już, jak widzicie, zęby leżą. Bo tutaj już tych kilka psów pokonałam, także to jest świetny sposób. Chodź! Chodź! Chodź, 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 chodź. Idziesz? Przyjdzie on tu? Jak myślicie? No bez jaj. Co, ty nie przelecisz nad tym ogrodzeniem? Czy co? W ogóle zaraz będzie noc. No chodź. Ale mam strażaka doładowanego, jakby co? Może by tak kamieniaki ci ciachnęły? Co? O, 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 o. Ale ty lejesz te. Kurde, sama nie wiem, co teraz zrobić. Wiecie co? Przede wszystkim to ja sobie zrobię ognisko. Tak na... No bez jaj! Spadaj, żeż głupi psie, ja tu mam mucho smoka! Kurde, kamieniaki, weźcie się za niego! No patrzcie, jakie one są głupie, nie? No i po co mi one? Musiałabym je chyba oswoić, co? Tak sobie myślę. Tylko będą za mną łazić. Może akurat tu się z nimi uda. W końcu po to je wywlokłam, tak? Zobaczymy. A jak nie? Ja chciałam... Dobra. No? Czy one siebie znowu leją? A nie mucho smoka! Naprawdę? Jakie wy jesteście głupie. O, 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 o. Dobra. Boże, tyle zbroi już mam zmarnowane. No lejcie go! Po co ja was os... świetnie. Dobra, poczekamy do rana. Może się uda, co? Jak myślicie? Wezmę sobie to. Gdzie jest ten warg tam jeszcze? Chyba nie ma go, co? Nie wiem, co się stało. Dobra, nieważne. Czy ty idziesz do mnie? Ani się wasz! Ja mam coś do jedzenia? Oczywiście, że nie mam. O, 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 tu mam coś do jedzenia. Dobra. Głupie kamieniaki, no zobaczcie. Żadnego pożytku z nich nie ma. Niech ta noc szybciej się robi. Mam co prawda kask... Albo by go tym może, słuchajcie. Po to też wzięłam. Właśnie, jeszcze mam to przecież. Ale to poczekamy do rana. Boże, żeby mi się go udało pokonać. Miałabym wszystkich gigantów. Już się bałam, że nie przyjdzie, bo to już jest jakaś końcówka lata. Ale... Na szczęście przyszedł. Później wam wszystko powiem, co zdążyłam zrobić przez ten czas, ale najpierw go pokonamy, mam nadzieję. Nie chcę go teraz tutaj strzelać, bo za mną poleci pewnie. No niech ten dzień się robi. Dobra. Służę je całe najwyżej, zobaczymy. Lejcie go! Lejcie go!
Dobra, no i to by było na tyle. Uciekaj! Uciekaj! Tak, tego nie zrobimy jednak. A myślałam, że się może uda, ale niestety, dobra, bierz to. Boże, ja już nie mam zbroi! Dobra, zamieńmy ją, bo szkoda mi jej. Mam nadzieję, że ją się da jakoś naprawić. Głupie jesteście, kamieniaki, no jesteście takie głupie, że to się w pale nie mieści normalnie. Szybko, bo on mnie zabije. Lejcie, żeż go, no proszę was. Patrzcie, no jaka sieczka, one go nie pokonają przecież, słuchajcie. O fuck, dziabnął mnie. No i widzicie, tyle z głupich kamieniaków. Czekajcie, może się najem trochę, bo jestem głodna. Na szczęście on może jeść surowe mięcho. Dobra. No i co? Wiecie co, jakbym miała to strzelające jeszcze jedno, to by nie było wcale źle. Mam nadzieję, że ja to mogę naprawić. No patrzcie, no. Dobra, gdzie mam te... Mam nadzieję, że on mi nie ucieknie. Czekajcie, a co ja potrzebuję, żeby je zrobić? Nie, tu nie zrobię, tak. A, koszmarne paliwo. Mhm. O, kamieniaki. Nie atak. Głupie te kamieniaki, że po prostu... Brak słów na nie. Przestańcie lać siebie, sieroty. Tylko właśnie mucho... Świetnie, po prostu masakra. No ja nie wiem, co ja mam z nim zrobić. Chyba pójdę z nim na... Na te macki, no bo... Lejcie go, no... Głupie się chowają. Patrzcie, ile mi ich wytuknie. No. Kolejny zabity. Nie chciałabym, żeby te macki mi spłynęły, ale też nie chcę za daleko odejść, bo ja się boję, że on mi ucieknie, wiecie? Pat! Głupie kamieniaki! Udało się, jej! Pokonałam mucho smoka, pierwszy raz. W końcu te głupie kamieniaki na coś się przydały normalnie. Masakra. Nie chcę tego. Tego też nie. Ja chcę mięcho pozbierać. No, nareszcie! Udało się. Mamy wszystkie zaliczone giganty. Super, po prostu super, ale się cieszę. Nie wiem, czy to lato jeszcze jest? Chyba jest, bo tak żółto, nie? No i co? To wiecie co? Tak w ogóle, czy ja miałam włączone te strażaki? Tak tylko sobie zajrzę. Nie. No też właśnie. O nie, one teraz będą za mną chodzić, nie? Czekajcie, muszę je tu... Ty też za mną chodzisz? Wy nie chodzicie za mną. Atakować się nawzajem lepiej, bo... Dobra, jeszcze miałam zobaczyć tego warga, ale chyba go nie ma. Jeszcze jakieś mięcho. O Jezu, aż 7. Co by tu wyrzucić? Co by tu wyrzucić? Wszystko mi się przyda. Poszłabym do domu, nie? Tylko... Nie wiem, czy te kamieniaki... O, tu jest jeszcze mięcho. Czy one za mną nie pójdą? Wow! Tu jest macka. Dobra. Idą za mną, nie? No i idą za mną. No patrzcie, jakie one są głupie. Walczcie między sobą. No patrzcie, no nie.
No, już? No ale jakiś się wlecze chyba za mną, dobra. To nic, idę, może im przejdzie. Ale się cieszę, pokonałam, pokonałam, tralalala. Sama też go trochę tam pobiłam, żeby nie było. No ale widzicie, że to jest strasznie ciężkie. W końcu mi się udało, pierwszy raz na serii. Czy on mi coś tu popalił? Chyba nie. Idę z tym mięsem w ręce, bo wiecie, mięso się zawsze przyda. Nie, wszystko jest git. Kurde, strasznie mi szkoda tej zbroi. Czy ją się da naprawić? Jakiegoś kreta tu mam? O Boże. Czekajcie, mięcho moje. Boże, patrzcie ile mam mięsa! Jej! No i super, pójdzie do ruin. Co ty? Ziarenko. Nie chcę ziarenka. Chowaj to. O fuck. Jeszcze się przegrzewamy. Komu je dam kamień? Tobie? Tobie. To bierz. No i Chester żyje, także superowo. Wszystko się udało tak jak chciałam. Ja myślałam, że to już jest polecie, ale niestety. I mamy 42 dzień, 142, przepraszam. Także słuchajcie, rekord pokonany. Wszystkie giganty pokonane, także Gollum normalnie wymiata. No, jakaś mała moja zasługa też jest. To chodźmy tu. No nie! Gdzie moje pułapki? Głupie po prostu, one są takie głupie. No i przylazły za mną, prawda? No bo musiały za mną przyjść, jakżeby inaczej. No i widzicie, byłam bardzo dobrze przygotowana. Miałam kamieniaki, wszystko mi zostało, tylko ta zbroja, kurde. Myślałam, że to trochę lepiej z nim pójdzie, jak użyję tego, ale... No, Boże, no! Zostawcie moje pułapki! Niech to lato już się kończy, bo mam po prostu dość. No i wszystkie mi porozwalały, nie? No. No nie, i tu mi łażą w tych pułapkach, no to jest jakiś koszmar. Jak chcesz, to... Patrzcie, no wszystko powyłaziło, nie? Jak chcesz, no to będę musiała je zgarnąć tam z powrotem, nie? No mi się przydadzą. Ale te pułapki... Co zrobiłam? Słuchajcie, tutaj to pole jest genialne na psiury. Po prostu ich teraz tyle przychodzi, że to jest jakiś koszmar normalnie. Dlatego stwierdziłam, że to zrobię. No bo wiecie, no niby to się z nimi wiecznie użerać, tak? Tu jak je przeprowadzę, to tu jest ich za mało, tych pułapek. To mi popalą wszystko i tak dalej, no to stwierdziłam, że tak to zrobię. Widziałam właśnie u Mirona, znaczy u Nastera, też miał takie pola. Tam jeszcze postaram się dołożyć tych pułapek. Ale no na razie jest tyle, no i w sumie się sprawdzają. Gdyby nie te głupie kamieniaki, które tam ciągle łażą i rozwalają, to byłoby po prostu świetnie. No ale, nie można mieć wszystkiego, ale się cieszę. No i patrzcie, no, jakie po prostu poniszczyły mi, muszę ich dorobić, bo widzicie ile ich tu zostało. Wiesz co, weź to. Trochę bardziej tu może, no. Wszystko porozwalały. Są takie głupie, ale pokonały mimo smoka. Trzeba im to przyznać. Dobra. A właśnie widzicie, mam glomera, bo była pełnia. Poszłam po glomera. Kurde, ta trąba. A jakbym. Nic chyba z niej nie zrobię, nie? Mam nadzieję, po prostu zjem. Ej, co się stało? Co to? A nie, ja myślałam, że to jest jakieś, wiecie, że mnie to będzie bronić, ale chyba nie. Ej. Ale tak czy siak to dziwne jest. O, no i siedzi jakaś sierota w moich pułapkach, no masakra. Zostaw moje pułapki. To mi jest na psiury potrzebne. No, i powiem wam, że to się naprawdę całkiem dobrze sprawdza. Zęby jeszcze tu leżą. Nie wiem, co to ta osłona robi. Nie mam pojęcia, słuchajcie. No, myślałam, że to może broni przed atakiem, ale tak nie bardzo, jak widzieliście. Także myślę, że w przyszłym odcinku... Wybierzemy się może do ruin, zobaczymy.
Będę musiała się tu poogarniać. Może te pająki to też. Znowu mam masę mięsa, po prostu masę. Chodź tu. To włóż. I to. Aha, to już nam się nie mieści, tak? Świetnie. Ale mamy drugą lodówkę przecież. Ciągle o tym zapominam. To sobie rozwiesimy. Dobra. Nie wiem, to lato jeszcze jest? Ile to jeszcze będzie? Dobra, to włożę na razie tutaj. Albo gdzieś muszę włożyć. I dobra, to teraz co ja potrzebuję na przykład na tą zbroję? Z tej łuski. Mogę zrobić zbroję, mogę zrobić skrzynkę, prawda? W sumie sama nie wiem, co mam zrobić. Nie, bo to będzie tu przecież. Mogłabym teoretycznie zrobić, tak? Ewentualnie mogę zrobić jeszcze skrzynkę. Może tu. Nie tu. Gdzie ta skrzynka? Gdzie się robi skrzynki? Tu się robi skrzynki. Gdzie ta skrzynka? Wiecie, to też z tego, ale nie wiem, czy nie lepiej zbroję z tego zrobić. Właściwie, no, napiszcie mi, co o tym myślicie. Co najlepiej zrobić. Dobra, to odłożymy. To odłożę na razie, no bo nie wiem w sumie, co z tego zrobić. To też podkładam. Bo mi to na razie nie jest potrzebne. No i co, no i spoko chyba. Wow. Wszystko mi się psuje. To chociaż to zjem, no bo bez sensu, żeby mi się popsuło. Wolę zjeść. Dobra. Właściwie to mogłam iść spać. O Boże, mamy małe sanity. I teraz tak, myślę, żeby glomera zabić, przydą krampusy. Tylko trochę się boję o mojego Chestera. Ja go trochę może przełożę. No co za kret głupi tu łazi jakiś. Chodź tu, Chester. Denerwuje mnie tylko. Masz. No. Po tobie. Ale w sumie... mogłabym go chyba łopatą wykopać, prawda? Ale będziemy mieli... stałą dostawę mięsa, że tak powiem. A, idę spać zresztą. Podniesie mi się ten psycha. No nie, i idą psy, widzicie? Masakra. Dobra, zjemy to. Bo to się też psuje. Mogę to przygotować, ale i tak mamy tyle mięcha. No i co? No i lecimy do moich pułapek. Zademonstruję wam, jak to działa. No, pewnie widzieliście nieraz, ale... chcę wam pokazać, że to naprawdę działa. Nawet jak tych psów jest całkiem sporo. Jeszcze kamieniak śpi. Chodźcie. Ale muszę ich jeszcze sobie dorobić, bo... no mam troszkę mało. Także to jest świetny pomysł na te psy, naprawdę. Podpaliłam się trochę, no ale... no i po psach. Widzicie? To jest po prostu świetne, naprawdę jest świetne. O, kamyczek mamy nawet. Bo piołu nie zbieram, bo lepiej sobie zrobić te drugie do leczenia. Dobrze, że spał, bo by mi tu wszystkie pułapki porozwalał oczywiście. Ten kamieniak. Od razu je sobie zrobię. No i tyle z psów, dlatego wiecie, jak ja tutaj ogarniałam, to było chyba dwa razy. Dwa razy, trzy raz? Nie pamiętam. Chcecie, że nie będę pokazywać, no bo to nie ma sensu, bo widzicie, ile to trwało. Chwilkę dosłownie. Także to jest naprawdę świetny, świetny sposób. Chyba już jest po lecie, co? Chyba tak. No i świetnie. Wszystko się układa po nasze myśli. Mamy 144 dzień. Rekord jest pobity. Oczywiście rekord na serii. Wszystkie giganty pokonane tak jak chciałam. Właściwie te strażaki to już chyba mogę wyłączyć, prawda? Dobra, no to teraz jeszcze zabijemy na koniec glomera. I będziemy kończyć. Ale na wszelki wypadek... o, ty masz jeszcze jakieś mięcho. No popatrz.
Na wszelki wypadek jeszcze wezmę ten kamień, bo nie jestem tak do końca przekonana, czy to już koniec. No ale tak wygląda, że już koniec. Dobra, nie, tu mam kamyczki. Proszę. Tak, zbroję mamy. To. Okej. No, idziecie? Boże, ty jesteś tu w środku. Zostaw mi tutaj. Wydropcie mi plecak, no nie bądźcie. No i znowu tylko trzy przyszły. No gdzie uciekasz? Dobra. A ten? Gdzie jest jeszcze jeden? Nie ma go? Czy on się tu gdzieś zabił? No i dupa. No i nie ma plecaka. Ja to po prostu mam takie szczęście, że chyba nigdy mi się nie uda go zdobyć. No, po prostu. Tak, to chyba zginął, bo tu węgielek po nim leży. Dobra, to pozbieramy. Kolejny dzwonek do kolekcji będzie. O, ukradł mi pułapkę, widzicie? Gdzie ta pułapka? Tu. 10% tylko zostało. No ale. No nie ma plecaka, no. No nie, no po coś to wziął? Wkładaj to z powrotem. I ziarenka też nie potrzebujemy, niech sobie ptaszek weźmie lepiej. Dobra, chowaj to. Wiecie co, zrobię od razu dzwonek, żeby mi się to nie poniewierało. Gdzieś tu mam te dzwonki, już mam ich tyle. Ale z dzwonkiem jest naprawdę ciężko to zrobić. Tam z innymi jeszcze można się bawić, ale z muchosmokiem lepiej nie. Dobra. No i co? I myślę, że to tyle na dzisiaj. Nie będę chyba bez sensu przeciągać, no bo czekajcie. Albo jeszcze się kimnę. Dobra, zjemy sobie mięcho. Na surowo. Wszystkie staty nam urosną. Dobra. To wiecie co? Jeszcze sobie zrobię namiot. Póki pamiętam. Gdzie ja mam pajęczynę? Nie pamiętam, ile to potrzebuję. I trzciny. Trawy też mamy dużo. No. I zrobimy sobie namiocik. Proszę bardzo. A ja zapomniałam zrobić ten. Wiecie, co zapomniałam zrobić? Z tych skrzydeł. Boże, skrzydeł, z tych piórek. To do chłodzenia. No ale. Jakoś tak wybitnie to nie było potrzebne. Dobra, wiecie co? Jeszcze to intro sobie odłożę, bo to też nie jest mi potrzebne. I właściwie, wiecie co? Przejdziemy się jeszcze chwilkę po prostu za śladem kolefanta. Może coś się uda wytropić. Jak widzieliście, no. O, czekajcie. Tym się da to doładować? Żeby już było. O, kubki mam. Dobra, niech jest. Może akurat się uda wytropić. Tak już na koniec, naprawdę. No bo. Dalej nie widziałam żadnego innego poza tym kamiennym wtedy. No i wargiem, tak, bo udało mi się, widzieliście, wytropić jednego, ale był warg znowu. Także takie moje szczęście. Chwilkę się po prostu przebiegnę, jak nic nie będzie, no to już kończę, bo nie ma sensu przedłużać. No będzie krócej, ale no, odcinek był na pewno pełen emocji. Muchosmok pokonany, także po prostu super. To najważniejsze. O, jest, patrzcie. Pff. Świetnie. O, jakiś tu mój kamyczek. A co to za kamyczek tu leży? Kurde, gdzie ten ślad? No, ptasior. Ja szukam śladu. Kurde, jak ten ślad był? Zostaw mnie. Tą stronę. Gdzie ten ślad? Ło Boże, ej, widzieliście, że ten ślad jest tu? Jak to? Pokazywał w ogóle w drugą stronę. Ja nie wiem, o co chodzi. Czy to jest inny? To był chyba inny jakiś.
Nie ogarniam. No nieważne, tu jakiś jest. To tropimy tego. Trzymajcie kciuki, żeby był koelefant, a nie warg, bo po prostu tych wargów to już mam dość. Tu. Dobra. Dobra. Okej. Teraz dobrze idzie. No jeszcze trochę dnia mamy. Jeszcze mamy wieczór, to myślę, że się uda. Tylko nie warg, no proszę. Znajdźcie mi jakiegoś nowego kalefanta. No serio. To jest jakiś koszmar, słuchajcie. Chyba ich więcej tropić nie będę. Ej, ale ja mam mało bardzo zbroi. To mamy pierwszą śmierć. Goluma. No uwierzycie w to! Uwierzycie! Ani muchosmok mnie nie zabił żaden gigant, tylko głupi warg, bo dopiero przy końcówce zauważyłam, że ja mam końcówkę zbroi, prawda? Nie. A miałam już kończyć. No trudno, tak miało być. Kiedyś w końcu też trzeba zginąć, nie? Także mamy pierwszą śmierć zaliczoną. Już wiem, jaki dam tytuł tego odcinka. Dam pierwsza śmierć Golluma. Dlaczego tak ci psycha siada? Wiecie co, może chyba podejdę sobie do obozu. I się... A nie, bo jest dzień, to się nie kimnę. Ej, dlaczego ta psycha mu tak siada? Właściwie to możemy zjeść to też. Równie dobrze, nie ma znaczenia. Więc trzeba się szybko pozbierać. Kiedyś w końcu musiałam zginąć, nie? Ale właśnie, dam pierwsza śmierć Golluma. I oczywiście wszyscy będą myśleli, że to na pewno muchosmok mnie pokonał, a to surprise. Założę się, że tak będzie. Boże, gdzie ja idę? Ej, co ta psycha mu tak spada bez tego pierścienia? Czy o co chodzi? W sumie nigdy go nie zdejmowałam. Dobra, gdzie te moje rzeczy są? Gdzieś ten warg. A, tu, Boże, taki hektar. A ten warg tu został? Jak ten warg został? Ej! No to przecież ja zginę jeszcze raz. Kurde. Wiecie co, ja bym tylko ten pierścień chociaż sobie wzięła. Dla mnie psy zaatakują zapewne. Halo? Jest tu, jest tu! Nie! Woła psy! Nie, wiecie co? To chyba nie ma sensu. Tylko, że psycha mnie zabije, że tak powiem. Patrzcie, kolejny koalefant. Mam już gdzieś te koalefanty. Jezu, biegnij, Kolum, biegnij, bo zginiemy drugi raz. Boże święty, zginiemy drugi raz. Chodźcie na pułapki. Szybko! Chyba, że mnie zostawią. Nie, nie zostawią. Boże, Kolum, biegnij! Boże, więcej emocji niż przy tym muchosmoku. Powiem wam. Nie no, przecież... Dlaczego ta psycha mi tak siada? Zaraz mi będą halucynacje atakować, nie? Chwila! Gdzie to jest? Boże, nie w tą stronę z tego wszystkiego biegnę. Zachciało mi się koelefanta, no. Chodźcie. Czekajcie, tylko spojrzę, gdzie on jest, ten warg, bo ja się muszę iść pozbierać, przecież tu został, dobra. Chodź, głupi psie. Gdzie ten pies? Poszedł? Chyba poszedł. Masakra po prostu. To wiecie co? Bo psycha mnie zaraz zabije.
przełaź. Szybko bierz ryby. Gdzie tu są ryby? Tam jeszcze są. No i muszę się uzbroić, dopiero iść, no bo... No jednak chyba odcinek będzie dłuższy. Ej, co ta psycha mi tak siada? Ej, no przecież tu gdzieś były te... Tu już są macki, trzeba by uważać. No jeszcze idzie wieczór, nie? No nic, wiecie co, idę do obozu. Może się kimnę, uzbroję i dopiero tam pójdę, no bo... Innego wyjścia nie ma. Wiecie, kolefantów nie tropię. Nie no, będę tropić, tylko no... To było trochę głupie, no ale cóż. Nie ma co przeżywać. Już było trochę nudno, że on ani razu nawet nie zginął, co? Dobra, biegnij szybko do domu. Śpi. I pada deszcz. Dobra. Gdzie są moje... Dobra, bierzemy to. To wezmę może... No wezmę tą zbroję, no bo co mam zrobić, słuchajcie. Żadnego hełmu tu nigdzie nie ma. Tak, szczęście, że podniosłam trawę. Szybko, bo mi zaraz znowu psycha siądzie i tyle będzie z tego. Dobra. Idziemy. Przede wszystkim to muszę zabić tego warga, bo on będzie ciągle te psy przywoływał. Kurde, jak ta psycha mu leci, co? Dobra, gdzie on jest? Tu. Zbieram kwiatki na psychę, jakby tak się ktoś zastanawiał, dlaczego ja sobie zbieram kwiatki. Strasznie spada, ja myślę, że to bez tego pierścienia, o to chodzi. Gdzie on jest? Dobra, jesteśmy już blisko. Załóż to. Albo lepiej to. Proszę. Tylko nie zgiń znowu, ja cię błagam. Zabierzesz tego... Spal się. Najlepiej będzie. Patrzcie, no przywołał kolejny, nie? Dobra, padł. Giń! Dobra, udało się. Puh. No, co ty robisz? Nie zakładaj na siebie. Wywal kwiatki. To zjedz. Idziemy się zbierać, bo... O, jesteśmy. A pierścień mam już? Mam. Widzicie? To jednak jest przez to... Żeby z tego pierścienia, dobra, kamienie wywal. Weź to. To możesz zjeść. Załóż sobie to. To weźmiemy. Ile tych zębów tu jest? Dwa. Nie, to nie potrzebujemy. Dobra, znowu powiedzę, że niepotrzebnie wzięłam marmurową zbroję. Ale właśnie, że potrzebnie, bo po co będzie tam leżeć, no. I tak mam jeszcze sporo marmuru. Tak, co by to wyrzucić? Czy nie mam coś czasem takiego rozstakowanego, że tak powiem? Chyba nie. Dobra, to na razie wyrzucę.
Pozbieram sobie miecha, bo jest całkiem dużo. Ale widzicie, przedobrzyło. Więc dobra, bierz to. A to jednak. No, i idziemy do domu, bo. I pada, i trzeba się wyładować, i w ogóle. Także myślę, że jak na razie to tak chwilowo sobie odpuszczę tropienie koła elefanta. Bo w sumie ta śmierć była niepotrzebna, no ale. Dobra. Takie mam to wszystko ponapoczynane. Tam to już sobie zostaw tam jedną, dobra. Jeszcze głupi kret mi się tu poniewiera, no. Tak, podłożmy sobie kamyczki. Jeszcze tych broni, tego wszystkiego mam całą masę, jak widzicie, także spoko. Dobra, tu jeszcze miałam koszmarne paliwo przecież właśnie. Więc może załóż tu. To też bym coś mogła odłożyć, ale. Gdzie jest ten mój marmur? Przecież jeszcze miałam sporo. Jezusie. Później znowu powiedział, że nie posprzątałam. No teoretycznie jest w miarę posprzątana. Dobra. Dobra. Teraz jeszcze tak, odłożę mięcho. Ojej, oj, wszystko się psuje. Ona musiała je. No, czastera nie chciałam brać. Dobra, wiecie co, idę się przespać szybko. Serio. Czy wy to słyszycie? To są jakieś jaja. Chester, zostań. Ile jeszcze tych psów? Już mam dosyć tych psów. One teraz będą coraz częściej i coraz więcej. Patrzcie, to kolejny koelefant. Ale już go sobie odpuszczę. Co wy takie szybkie? Dziabnął mnie, no. Co za. No, jeszcze jeden został. Chodź, chodź. Spróbuję jeszcze raz, słuchajcie. Ja wiem, że powiecie, że niepotrzebnie, ale spróbuję. Moja ciekawość jest silniejsza niż to, że zginę. Najwyżej. A odłożyłam wszystkie znowu bronie, nie? Zbroje i tak dalej. No ale cóż. No i? Jest! Ale zwykły. O, 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 o. Kolejny. Jeszcze wezmę tego jednego, co? To już będzie pewnie warto. No nie mówcie, że na bagnach. Serio? Nie za dobrze. Nie, tak bym chciała zobaczyć jeszcze jednego tego koalefanta. A teraz będzie warg na bank. O, macka. W tą stronę widzę. Boże, tu mięso wszystkiego leży. Tropienie na bagnach jest
Dobra, trudno. Ważniejszy ślad. Nie, gdzie on jest? Cholera. Nie mówcie, że zgubiłam. A on gdzie tu bardziej? O, jest tu. Jak będzie przy jakiejś matce. Matce. Gdzie ten ślad jest? Boże, boję się, że będzie warg, nie? Ej, wiesz co? Nie pozwalaj sobie, głupi. Nie! Dobra. I co jest? Jest! Ej, jaki to jest? O, on się boi. Ja bym... Kurde! No i teraz dupa, bo ja go nie przeprowadzę przez to. Bo mi go macki pewnie zabiją. Ale to jest jakiś inny, zobaczcie, zielony! Jaki piękny! W końcu się opłaciło. Proszę cię, biegnij do domu. Ze mną. Ja ci zrobię piękną zagrodę. I czekam, aż Tomek zrobi modę na małe koelefanty. To tak tylko Tomeczku przypominam. Dla osób, które oglądają naszą serię Don't Starve Together, tam właśnie wpadliśmy, znaczy właściwie Tomek wpadł na pomysł, że fajny byłby mod, gdyby koelefanty też się rozmnażały. Byłoby świetnie, ja uważam, że to byłby genialny mod. No tylko Tomek ma niestety mało czasu, ale ja go będę truła, także miejmy nadzieję, że mi się w końcu uda. I ja czekam na ten mod. Bo ja bym chciała takie małe koalefantko. Nie. Tylko tak, czy on teraz przejdzie przez ten mur? Tylko żeby mi kamień jakiego nie. Biegnij, biegnij. Podejdźmy do tego muru. Gdzie by cię tu teraz wypchnąć? O, 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 o! Pięknie! Jak się cieszę. Mamy nowego koalefanta. Także widzicie, dzisiaj. Myślę, że fajny odcinek, bo. I zginęłam, i muchosmok, i golumy. O! Dzień dobry! Dobrze, kochani! Ja się z wami żegnam, z moimi dwoma koelefantami. Ja im zrobię, myślę, jakieś ogrodzenie. Także mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, bo naprawdę dzisiaj bardzo dużo się działo. Najważniejsze, że wszystkie giganty pokonane. Mamy kolejnego fajnego koelefanta, który na szczęście nas nie atakuje, bo ten kamień nie atakował, widzicie. No, no i pierwsza śmierć zaliczona, tak? Także cóż, ja się z wami żegnam i do usłyszenia w kolejnym Don't Starve. Pa, pa!